Wiecie, ja mam chyba pomysł. Wezmę kamerkę i pokażę wam cały ten stanowisko moje. Jak to wygląda. Proszę, jak kabla mi wystarczy. O, tu nagrywa się. Kamerka jest. I tu mam monitor. Tak. Tu kierownica. O, zielone mamy. Spokojnie poczekają. Zielone jest długo. No, żeż czekajcie. No, biegu nie miałem. Poczekam jeszcze trochę. O, ciemno się robi. Poczekam jeszcze chwilkę, bo no wiecie, no, bo chciałem wam pokazać. Mogę kiedyś pokazać stanowisko pracy, ale no nie pracy komputerowe. Nagrywanie. Muszę se... Prawie w auto bym wjechał. O, coś takiego. Jak jest na kamerce. Wariuje mi joystick. Aha, bo wszedłem w złączenie. O, a, wjechałbym w tamto znowu. Tak, tu stoją te auta. No co? Oni nie jadą. Jedź, bo ja nie chcę na żółtym stać. Udało się. Mogę sobie tak odwracać joystick. Bo on jest do lotów stworzony, ale to jest Logitech Force 3D. Coś takiego. Coś takiego. Logitech Force 3D Pro, coś tak, o tak. Logitech Force 3D Pro, on jest naprawdę duży, myślałem, że jest mniejszy. A on jest spory. No jedźmy już tutaj, bo ja nie chcę robić czwartej części. Chociaż nie, będzie trzy będą. O, noc się robi, to już mniej aut będzie. Mamy światła, ładniej, no ładny teren jest. Jak będzie naprawdę pod tym materiałem 15-10 łapek w górę, nie 10, 15-20, to wtedy nagram kolejny odcinek. Bo to jest naprawdę fajne, tylko pytania muszą być, żebym mógł odpowiadać na odcinku. Brawo! Kamil! I co się stanie teraz? Nie ma nikogo za mną? Są. Nie tu, wsteczny. Dobra, stłuczkę zrobiłem. Co oni robią tu? Nie. Co oni robią? Nie wyjadą? Ja się poradzę. Moja wina. Za późno hamowałem. Ale nie powinno być tak. Ja, no dobra, mam dłuższą siłę hamowania mam. To jest prawda. Ale chyba jest za słaba. Bo ja hamowałem strasznie długo. Puściłem gaz już daleko przed sygnalizacją i jeszcze walnąłem w nich, to jest trochę nie fair. Ale długo się jedzie po tych landówkach. Jak autostrada, jest to szybciutko, ładnie jest, a tu dłużej. I teraz akurat, mogę sobie przestawić teraz o sprzęgło. I teraz mi się bieg bije. Jakbym ruszył teraz skrzynią biegów, tak jak teraz to zrobię, to mi się by powstała skrzynia biegów w realu. A te tak mogę, no bo wiecie. I wtedy tak osę zrobić i tu puścić. Mam 12.
A ja se ustawię dzisiaj. O. Mogę se zrobić teraz taką niby jedynkę, ale ona się nie wbije. Nie jechał pociąg, nikt tego nie widział, że ja się nie zatrzymałem. Wsteczny włączyłem. Niech się rozpędza. Ładna grafika ultra, naprawdę. I poprawili coś w lusterkach, że na wysokiej i ultra nie blokuje gra lepszego widoku. Jest naprawdę ultra. Mi by się przydał monitor Full HD i trochę lepszy, to wtedy byłoby o wiele ładniej. Ja mam monitor HD i on nie jest w wysokiej klasy. Monitor gdzieś taki za 800 zł od razu z tunerem DVB-T, czyli z telewizorem. No i wtedy od razu można sobie normalnie grać. I nagrywać oczywiście, i też oglądać filmy. Teraz tak, o, jak będzie 60 minuta filmu, to będzie godzina. Na pół to pół godziny, po 20... No, to 3 części mamy. Wyjdą gdzieś chyba z 4. Jak godzina 15 będzie, to wyjdą 4 części. Czy 3? 4. Teraz save i wyprzedzam na ślepo. Ciągła jest. Ale naprawdę nie chce mi się już zwalniać. Save. O! Jest, postawiłem się. Ale uszkodzenia są za duże. Wczytaj grę. Szybki zapis. Czytuj się, no bo nagrywa mi mody, mama, to jest dysk HDD, więc on tak szybko nie ogarnie. No, już się prawie wczytało. Jest. Ale mam i tak 5 uszkodzeń. To jest jak na mnie strasznie dużo. No ale tam wjechaliśmy, no dawno na singlu nie grałem, zapomniałem, że trzeba hamować. Na multi nie jeździ tyle aut. Ale za szybko nie można na zakrętach. Bo jeszcze mam stabilność naczepy daną na środkową. I dlatego... No ja cię, strasznie długo mi zajmuje ta jazda. Bardzo, bardzo długo. Nie, kolejny odcinek nie mogę brać takiej dużej trasy. Trochę mniejszą. Gdzieś jakiś Poland Rebuilding albo Promoc, coś z tych map. Ale Promoc i Poland Rebuilding wszystko zmienia. Domyślne map... Mało jest domyślnej mapy. Gdzieś jest może z 10 miast tylko z domyślnej mapy. Dobra, tu jest prosta, można porozpędzać się. Zostało mało kilometrów. Nie powinienem się śpieszyć, bo kolejna część za to będzie mniejsza. Ale ja chcę tak szybko pojechać. Już se mogę puścić gaz. Ej, ale ładny polas. To jest droga? Tak jakby gdzieś na wsi byśmy byli i przejeżdżamy tylko drogą, bo inaczej nie ma dojazdu. No to tak, to fajnie. No nie rozpędzaj się. O, ktoś pisze. Do mnie na Steamie. Odpiszemy mu. Pauza. Chyba widzicie, co pisze. Nie grywam
inny tyle. Okej, nagrywam singla, niech wie. Za bardzo niech nie spami. Wiek, coś się nie wrzucił. O, Marmax 100 pozdrawia YouTube'y. Chyba widzicie to. Więc to jest to. Wcisnąłem. O, teraz. I chcę teraz na 9. Oj, strasznie dużo to z kamerką będzie ważył film. Czyli zrenderowany gdzieś z 2 giga będzie, jak nic. Jak nic. Na pewno. Więc będę wrzucał to około 10 godzin. Więc weźcie to pod uwagę. No tylko że tyle dobrze, że w częściach. Jedna część niech ma 1 giga, no to jest i tak strasznie dużo. Czyli nie będę za często robił odcinka. Będę rzucał go raz na 3 dni. Pasuje mi chyba. Pierwsza część od łapek. 20 łapek albo 15. Kolejna część wrzucę. Znaczy się dam publiczny. O, już bliziutko naprawdę. Ale tutaj jest fajnie zrobione na singlu, że jest czerwone, żółte, żółte i dopiero zielone. Czy jest długo żółte, a na multi jest czerwone, nagle zielone. Żółtego nie ma w ogóle. Naprawdę, tak zauważyłem. No, bawię się teraz żadnym przyciskiem. Nie mam co mówić, jak byłyby pytania. Gdzieś na taki jeden odcinek godzinny potrzebowałbym z około 5 pytań, 10. Tylko nie tak jakieś głupie, tylko normalne. Bramki znowu. Aha, tu możemy przejechać chyba. Nie! Leciutko tylko uderzyłem. Nie widziałem bramki. Myślałem, że możemy przejechać przez nią. Tak jak na Skandynawii. Ale jak ja wciskam sprzęgło, to ja zawsze się podnoszę. Nie powinienem tak. Kolejne. Po co aż 2? No znowu walnąłem. To mi się wydaje, że tamto za tamten odcinek skończyliśmy i za nowy płacimy już. Ale to szkoda pieniędzy robić kolejną bramkę. Bez sensu. Kolejne koszty na budowę bramki. To jest prawda. Jakość tej kamerki, co nagrywam, nie jest dobra. Nawet ona ma 320p. No naprawdę, tak. Ale jak zmniejszę ekran, wiecie, tak do Eurotrucka akurat, to będzie wyglądało dobrze. No, widzę już cel na GPS-ie. Widziałem pociąg. O, wyhamowałem. Ale ładny jedzie. No, pojechał już. Trójeczka. Czwóreczka. Piąteczka, szósteczka. Lubię się nieraz tak od jednego do kolejnych robić. Siódemeczka, ósemeczka. No już dalej nie pojedziemy chyba. Bo już do miasta wjeżdżamy. Ale zarobimy coś z tego zlecenia, na pewno. Za 5 uszkodzeń dużo nie może wziąć. Nie powinien dużo wziąć sprzedawca. No i mamy 9. I lub. Stacja paliw.
Ale fajnie, że obok miasta jest stacja paliw tutaj. Na Skandynawii w mieście jest, a w normalnych nie ma w ogóle stacji. Jedynie jak się garaż rozbuduje, ale to jest trochę błąd SCS-u. O, naprawdę ładnie zawróciłem teraz. To było piękne. No to może być. To taki leciutki zakręt był. O, żółte światła już są. No i tutaj do firmy już wjeżdżamy. Tylko że ja nie wiem, gdzie mam zaparkować. O, tutaj, okej. Już wiem, co to za rzeczy są. Stoją tu. Naprawdę firmy są rozbudowane. A nie wiem, jak tam mam wjechać. To jest problem. Proszę pana, przywiozłem panele, niech se pan zaparkuje sam. Tak można powiedzieć. Jeszcze na to jest tam, ktoś pisze mi. Gdzie mam stanąć? Tu, okej. Nie wiem tak dokładnie, jak mam stanąć. Bo nie mam całego tego znaczku. To mogłoby nie znikać. Chociaż dobrze, że zniknęło może. No, można do przodu jeszcze. Okej, i teraz cofam. Oj, uderzyłem, ojojoj. O, ładnie mi idzie. O, teraz do przodu jeszcze, co? Serio? Okej. Luz jest. Sprzęgło, światła, silnik wyłączony. W razie co ze save'a zrobię. No i wciskamy odczep na czepę. O! Len, mówiłem, że zarobimy. No i dobrze jest. Więc co, dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Teraz tak mówię naprawdę, jeżeli się podobał, łapka w górę by się przydała. 20 łapek macie na 100% kamerkę i kolejny odcinek i pytania w opisie piszcie. Więc ja dzięki za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, na razie. Właśnie łapeczkę, łapeczka w górę ma być. Więc trzymajcie się, na razie. Cześć! Co ja zrobiłem? Dobra, pa, pa, pa. Trzymajcie się. Narki.